Learn Polish with Songs. Polski z piosenką. Hej, mam na imię Justyna i to jest podcast, w którym możesz pouczyć się języka polskiego. Będę mówiła cały czas po polsku. To jest podcast dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych, gdzie z polską piosenką będziesz uczyć się języka polskiego. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj jest to piosenka Meli Koteluk, którą bardzo lubię. To jest artystka, która w tym momencie, czyli w czerwcu 2020 roku, ma 35 lat. Zadebiutowała dosyć późno, ale jej debiut natychmiast zauważono, doceniono i to jest w tej chwili. Taka artystka w Polsce, która mimo, że robi muzykę niszową, niekomercyjną, jest postacią, osobowością rozpoznawalną, chociażby też dlatego właśnie, że każda jej płyta, a do tej pory ma na swoim koncie trzy płyty, każda jej płyta była dobra, była nagradzana, więc um, Melekoteluk, Kojarzy się wielu ludziom w Polsce i wiele ludzi w Polsce malekotaluk rozpoznaje. Światła miasta niosą mnie do domu spać. Biegnę ulicami, światła miasta niosą mnie do domu spać. Nieść, nieść. Ja niosę, ty niesiesz, on niesie. Ja niosłem, ja niosłam. Ty niosłeś, ty niosłaś, on niósł, ona niosła. My nieśliśmy, wy niosłyście, i tak dalej, i tak dalej. On będzie niósł, ona będzie niosła, my będziemy nieśli, one będą niosły. Nieść. Nieść to znaczy iść, i jednocześnie w tym samym czasie trzymać kogoś lub coś w rękach. Na plecach, na ramionach, na głowie, w kieszeni. Co mogę nieść? Mogę nieść tacę, mogę nieść torbę, zakupy, laptopa. W czym niosę? Niosę w ręku albo w rękach. Niosę na grzbiecie. Niesiesz w pysku. Albo, jeśli mówimy o ptaku, ptak niesie coś w dziobie. Nieść, nieść, nieść. Malekotelok śpiewa tutaj: Światła miasta niosą mnie do domu spać. Ona użyła czasownika nieść w trochę innym znaczeniu, a mianowicie skorzystała tutaj z możliwości, że nieść to znaczy robić tak, żeby coś się poruszyło i przebyło jakąś odległość. Tutaj Chodzi o to, że światła, światła miasta to jest oczywiście wszystko metaforyczne światła miasta jest ciemno i one pokazują, aha, jest już bardzo późno to może to jest taki moment, że powinieneś, powinnaś w zasadzie, bo ta piosenka jest y, śpiewana z perspektywy kobiecej powinnaś iść już do domu spać już minął cały dzień. Inne przykłady tego kontekstu. Echo niesie głosy, podmuch wiatru niesie kurz, nieść zapach, niesie się woń z kuchni. To było nasze słówko na dzisiaj. Numer jeden, nieść. Słuchamy dalej. Kolejnego rana ta sama trasa. Między zdarzeniami jedno słowo zamiast zdania, znów mi dasz. Zdarzenie. Jedno zdarzenie, zdarzenie, zdarzenie. Zdarzenie? Tak, zdarzenie. Zdarzenie to jest rzeczownik od czasownika zdarzyć się albo zdarzać się. Zdarzenie, inaczej wydarzenie, przeżycie, epizod. Zajście, okoliczność, wypadek, czy też fakt. Zdarzenie to jest to, co się stało w określonym czasie, co miało miejsce, i jest pewną całością. Jakie może być zdarzenie? Może być losowe, zdarzenie nagłe, zdarzenie przypadkowe, zdarzenie dawne, zdarzenie drobne istotne zdarzenie banalne zdarzenie dziwne zdarzenie. Nadzwyczajne zdarzenie, traumatyczne zdarzenie, tragiczne zdarzenie, codzienne zdarzenie. Zdarzenie się rozgrywa, zdarzenie nastąpiło, zdarzenie wystąpiło, doszło do zdarzenia, zdarzenie zaszło. Mogę powiadomić kogoś SMS-em o zdarzeniu. Jedna z najbardziej znanych w polskiej literaturze. Powieści polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza zaczyna się w sposób następujący. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Czyli dziwne rzeczy, dziwne epizody, dziwne zajścia miały wydarzyć się w roku 1647. Mena Koteluk śpiewa, że pomiędzy zdarzeniami, jedno słowo zamiast zdania znów mi dasz. Wiele się dzieje, dużo rzeczy ciągle się wydarza, a ty, zamiast rozmawiać ze mną, zamiast formułować dłuższe wypowiedzi, kontaktować się ze mną, dajesz mi tylko jedno słowo. Zamiast, zamiast. To jest to nasze słowo numer trzy. Zamiast. Inaczej mówiąc po polsku, bardzo starym, pięknym językiem, miast. W miejsce, w zamian, w zastępstwie. Tutaj zamiast pełni funkcję przyimka, w związku z tym zamiast jest nieodmienne. Jest to przyimek, który Łączy się z dopełniaczem. I ten przyimek zamiast komunikuje, że zdarzyło się coś innego niż to, czego można było się spodziewać. Na przykład, miała na sobie niebieską sukienkę zamiast białej. Zamiast kawy wypiłam dzisiaj herbatę. Wczoraj zamiast zupy pomidorowej ugotowałam zupę ogórkową. Zamiast mleka. Krowiego pije mleko sojowe. Tu Mela Koteluk tworzy taki nastrój niedopowiedzenia, takiego oczekiwania na głębszą rozmowę, na komunikację i oczekiwania, że ta druga osoba będzie chciała z nami rozmawiać, ale niestety tak się nie dzieje i zamiast rozmowy otrzymujemy jakieś rzucone pewnie od niechcenia gdzieś słowo jedno czy dwa i to wszystko nie ma żadnej rozmowy nie ma dialogu jest po prostu jedno słowo i to jakoś chyba nie zwiastuje niczego dobrego gubie za krokami co dzień Na dzisiaj to interesujący czasownik, gnać. Co dzień do ciebie gnam. Gubię nogi, nie wiem do końca co robię, nie kontroluję tego i biegnę do ciebie. Gnam. Gnać tutaj oznacza bardzo szybko iść lub jechać. Biec. Ja gnam, ty gnasz, ja gnałam. Ja gnałem, ja będę gnał, ja będę gnała. Czasownik niedokonany, czasownik dokonany, pognać. Czas przyszły, ja pognam, czas przeszły, ja pognałem, ja pognałam. Gnać to znaczy pędzić, co tchu, pędzić jak wiatr, śpieszyć, gonić, co sił w nogach. Potocznie, i tutaj mamy cały repertuar, mówimy drałować, lecieć z wywieszonym jęzorem albo językiem. Pędzić na łeb i na szyję, pruć, zasuwać, lecieć, szorować, śmigać, zajwaniać, zasuwać, zachrzaniać, dokąd mogę gnać. Mogę gnać do domu, do sklepu, na ratunek, na górę mogę gnać. Jak gnać? Gnam jak szalony, jak wicher. Gnam na oślep. Gnam na złamanie karku. Gnać. Gnać. Co dzień do ciebie gnam. Zmęczona, wykończona, codziennie tak samo. Tramwajem numer dwa, trasa ta sama. Ty prawie do mnie nic nie mówisz, a ja gnam do ciebie. Pędzę do ciebie jak szalona. Gnać! To było nasze słowo numer pięć na dzisiaj. Wyobraźnia wolna od tygodnia nie pozwala mi spokojnie spać. Wyobraźnia wolna od tygodnia nie pozwala mi spokojnie spać. Gdy kobieta kocha, od ciszy pęka głowa i starzeje twarz, powrotów nie przewiduje. Przewidywać. Przewidywać. Ja przewiduję, ja przewidywałam, ja przewidywałem, będę przewidywał, będę przewidywała. Aspekt niedokonany. Aspekt dokonany, przewidzieć. Ja przewidzę czas przyszły, ja przewidziałam, ja przewidziałem czas przeszły. Przewidywać to znaczy domyślać się, co będzie. Domyślać się, co się wydarzy, lub jaki będzie miało przebieg. Ja nie wiem, co się, co się wydarzy. Ja nie wiem, jakie zdarzenie będzie jutro, co się takiego Przydarzy, jak wszystko się potoczy. Ja tylko przewiduję. Inaczej mówiąc, a przewidywać to znaczy antycypować, prognozować, domniemywać, mieć przeświadczenie, odnosić wrażenie. Wydaje się, ja coś zakładam, zakładać coś, prorokować. Potocznie mówimy też na przykład takie frazeologizmy jak czuję coś przez skórę, czuć coś przez skórę albo czuć pismo nosem, czuć pismo nosem. Kto przewiduje? Przewidują analitycy. Przewidują ekonomiści, meteorolodzy, eksperci, fachowcy, naukowcy. Ale ja też, jako zwykły, normalny człowiek, mogę coś przewidywać. Prawda? Ja mogę przewidzieć y, pogodę jutro, jaka będzie. No, dzisiaj akurat to nie jest wielka filozofia, bo jest tak strasznie ciepło, że pewnie jutro też będzie tak strasznie ciepło. Ale może się mylę, może przyjdzie dzisiaj w nocy burza i moje przewidywanie okaże się absolutnie nietrafione. Co mogę przewidywać? Mogę przewidywać przyszłość, mogę przewidywać koszty, mogę przewidywać kłopoty. Mogę przewidywać skutki, mogę przewidywać zachowanie, mogę przewidywać wzrost gospodarczy, albo mogę przewidywać kryzys gospodarczy, albo mogę przewidywać pogodę, tak jak już powiedziałam. I jak przewidywać? Mogę przewidywać trafnie, czyli słusznie, czyli okaże się, że jeżeli jutro będzie naprawdę ładny dzień, to moje przewidywania były słuszne, trafne, ja się nie pomyliłam, i moje przewidywania nie były błędne. Przewidywać, że. Na przykład, specjaliści przewidzieli, że nadejdzie katastrofa klimatyczna. I to było słowo numer 6 na dzisiaj, Dzisiaj mieliśmy sześć słówek. Słówko nieść, słówko numer dwa zdarzenie, słówko numer 3 zamiast. Słówko numer 4 gubić, słówko numer 5 gnać, słówko numer 6 przewidywać. Jeżeli podobał Wam się ten podcast, podobała, podobała Wam się ta praca z piosenką, zapraszam Was do innych podcastów, będzie mi strasznie miło. Jeżeli masz ochotę sprawdzić ze słownictwa, które dzisiaj omawiałam z Wami, to zapraszam Cię na mojego bloga na www.poliu.eu i tam w zakładce. Poczytaj, znajdziesz do tego mały test. No dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wrócisz do mnie i do mojego podcastu i będziesz uczyć się polskiego z polskimi piosenkami. Mela Koteluk to jest artystka, która robi w Polsce w tej chwili karierę, ma swoją publiczność. I myślę, że jej kariera nie skończy się szybko. Jest niezwykle utalentowaną, subtelną, ale silną kobietą, bardzo kreatywną i taką, która wie, co chce robić i jaką chce robić muzykę. A teraz jeszcze zapraszam Was na to, jak Paul, który uczy się dopiero języka polskiego, przeczytał fragment tekstu tej piosenki. Wy już byście oczywiście doskonale przeczytali ten fragment piosenki, ale Paul dopiero uczy się polskiego, lubi polską muzykę i dlatego tutaj nam fragment zaprezentuje. Kolejnego rana, ta sama trasa, tramwajen nama dwa. Jeszcze raz. Kolejnego rana, ta sama trasa, tramwajen numer dwa. Numer. Kolejnego rana rana, ta sama trasa tramwajen numer dwa. Numer. rana, ta sama trasa tramwajan numer dwa. Tak, teraz bardzo dobrze. Numer dwa. Super. Dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i będzie mi bardzo miło, jeżeli zaczniecie obserwować mój podcast. Pozdrawiam Was serdecznie. To byłam ja, Justyna z Polisz Papa, dzięki, ciao. Learn Polish with songs. Polski z piosenką.